Warszawski Festiwal Piwa, edycja 13. Ze mną pan chmielobrany brody. Słodowąsy. Słodowąsy, tak. Z jabłkiem, co to za piwo? To jest bardzo specjalne piwo. Apple. I jak smakuje? Nie wiem, bo jeszcze jakby nie próbowałem. Ale pierwszy raz, żeby piwo było w ogóle zapakowane w produkt. Pachnie jabłkiem. Zaskakującym. Takim jabłkowym jabłkiem. Ale nie zielonym. Nie, czerwonym. O dziwo. Kolor nie kłamie. Nie. Tak. Co w ogóle dobrego u chmielobrodego? Po tym jak skończył bycie badylarzem, zaczął blogerkę, skończyła się pandemia. Wiesz co, prawda jest taka, że z tą blogerką to jest w ogóle zaskakująca historia, bo przypuszczam, że mało kto o tym wie, ale ja odpaliłem bloga, żeby legitymizować działalność sklepu. To nie miała być tak inaczej. Nie spodziewałem się, że to tak jakby wyewoluuje, że będę takim pełnoprawnym blogerem i będzie się to komuś podobało. Ja miałem po prostu od czasu do czasu pisać coś o piwie, żeby legitymizować sklep. Pokazywać, uświadamiać. Tak, a okazało się, że to w ogóle jakby poszło w drugą stronę i sklepu już nie ma. Od paru lat. Od 2 lat. Zamknęliśmy się w marcu 2020 nie z powodu pandemii. Niezależnie. Niezależnie, to była jakby inna świadoma decyzja. A blog jest dalej, także jest dobrze. Może ostatnio mniej intensywnie, bo... Nie wiem, czy to jesteś bardzo taki wobec tego, co się dzieje na świecie i bardzo się tym z tym, tak mam wrażenie, utożsamiasz. Że jeśli coś tobie się nie podoba, nie popierasz czegoś, to też bardzo się z tym łączysz i nie pojawiają się materiały. Przynajmniej ja tak to odbieram. Materiały, nagrania, zdjęcia. Wiesz co, nie pojawianie się materiałów to raczej wynika z innej kwestii. Ja mocno teraz się zająłem kwestiami muzycznymi, bo jestem też muzykiem gdzieś tam, nadal. Troszkę, nadal. I staram się... JD? Czy jeszcze już nie JD? Nie, JD jakby wiesz... Kończy działalność nie wolno, bo to jest nagrywamy. Kurwa, chodź Karol. Znaczy, dzień dobry. Ale są nowe rzeczy, które gdzieś tam tworzymy, które ja tworzę i którym się zajmuję. I to z tego wynika brak takiej liczby materiałów, które by się chciało mieć. A z drugiej strony, wiesz, ja się trochę pochyliłem nad sensem nagrywania na masę na przykład recenzji piwnej. Uważam, że to nie do końca ma sens, nie do końca mi się to klei. Ja wolę nagrywać materiały, rozmowy, na przykład, dzięki temu czasem ktoś mnie mizia, przyjemnie. Ale powiedz, czy ty, jakby ten rynek degustacji zginął nam przed pandemią. I pandemia tylko to urzeczywistniła, że ten rynek degustacji piwnych nagrywanych trochę się mija z celem, jeśli nie masz konkretnego pomysłu, tylko żeby powiedzieć, że to piwo jest fajne lub nie fajne. Zgadza się, aczkolwiek wydaje mi się, że pandemia nie miała na to żadnego wpływu. Wydaje mi się, że rynek kraftowy obecnie jest taki, że konsumenci nie potrzebują takiego drogowskazu, jakim kiedyś byli blogerzy, jakim był Tomek Kopyra. Od czasu do czasu można coś nagrać, ale właśnie to chodzi o to, żeby było fajnie podane, ciekawe. Ja mam jakiś tam pomysł na to, żeby nagrywać degustacje, ale nie samemu na przykład. Uważam, że dla przykładu, fajny film nagrałem w zeszłym roku jeszcze z Łukaszem Manszykiem o Piwatele, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy. Gdzie razem piliśmy, razem wymienialiśmy się i tam była jakaś dynamika, tam był jakiś dyskurs się wywiązał i to jest fajne, a jak ja siedzę sam, no nie jestem przekonany do takiej sensowności, nie? Okej, jeżeli to, nie wiem, porównujesz, zrobisz ślepe testy, wtedy tak, wtedy się zgadzam, że to ma sens i można to w ten sposób robić. Ale dalej, o wiele mocniej wolę się angażować w robotę na festiwalu. Dzisiaj zresztą właśnie na WFP będę miał rozmowę z przedstawicielami La Trappe, Westmale, Rodenbacha,
to mnie jara, tak? Rozmowa o krafcie, poruszanie tematów z piwowarami, to jest fajne, to mnie jara. I chciałbym takich treści więcej produkować. Samo piwo to jest dodatek. A nie myślałeś, żeby zrobić z tego bardziej formę podcastową i robić takie wywiady? Bo ja mam taki też pomysł u siebie, żeby znaleźć, i mam takich parę osób, żeby to była seria. Znaleźć osoby, które nie są konkretnie znane z twarzy, tylko znasz je pod jakimś nikiem w sieci. Można tak robić. Nawet mnie zachęcali do tego, żeby zrobić podcast z jakichś tam swoich wywiadów. Chociażby, tak? To jest na przykład, nie? Ale ja nie chcę się wiązać w jakieś ramy. Ja uważam, że obecna forma, czyli jak chcę, to nagrywam, jak nie chcę, to nie nagrywam, jest okej. Bo chciałbym, żeby to przede wszystkim mi frajdę sprawiało, przepraszam, ale tak ale jest, że to jest ważne dla mnie, żeby to było miłe dla mnie i jednocześnie, żeby to niosło jakąś wartość dodaną, mówiącą, nie wiem, jakąś doszkalającą, rozwijającą inne osoby. Na tym mi zależy i wiesz, możemy oczywiście śmieszkować z Apple Ale'a, nie? Ale generalnie w krafcie wydaje mi się, że chodzi o to, żeby dostarczać treści. Zresztą ja mówiłem o tym przy okazji filmiku, dlaczego nie zastąpię Tomka Kopyry. Pamiętam, oglądałem. Chciałbym, żeby ta nasza piwna blogosfera była mocno zdywersyfikowana, żeby dostarczała treści różnych, żeby każdy coś fajnego wnosił. Ty, Jasiu, robisz swoją robotę. Świetnie opowiadasz o piwa. No, ale już nie pito. Poczekaj, ale nie bądź taki skromny. Ale ja mówię serio. Dobra, ale poczekaj. Nie wiem, mamy tam Kubę Niemca, można tam Zuma zrobić teraz. O, proszę bardzo, Kuba Niemiec, tak? O, podróże. Jest Jerry. Zajebista część dziennikarska. Tak, każdy może coś wnosić ciekawego i dostarczać ludziom, którzy chcą czerpać z tych treści rzeczy, które ich ciekawią. No ale właśnie druga sprawa to jest też popyt. Popyt jest już dość niski na treści piwne, bo ci ludzie, którzy byli od początku rewolucji, od początku craftu, oni już bardzo dużo wiedzą, nie potrzebują takich tematów, ale mamy nowych ludzi, którzy z drugiej strony też nie są tak mocno wkręceni, bo to są ludzie, którzy są mainstreamowi ludzie. Wpadną na festiwal, spróbują sobie piwka, świetnie, ale dla nich nie ma problemu, żeby pójść do knajpy za tydzień w piątek i tam, gdzie leją żywca, to będą siedzieli przy żywcu, nie? Ja ci teraz przerwę, bo ta rozmowa ma potencjał na dłuższą dyskusję, którą być może przeprowadzimy, dobrze, jak będą widzowie chcieli, przede wszystkim, ale myślę, że dla naszego fanu, bo ja lubię z tobą gadać prywatnie, festiwalowo, przedfestiwalowo, pofestiwalowo i myślę, że z tego możemy zrobić naprawdę fajną dyskusję. No dobra, ale to dajcie znać, czy chcecie, bo myślę, że mamy z Jasiem dość dużo do powiedzenia w tym temacie. Tak. I postawmy kropkę na razie. Tak, my się Apple Ale'em i nie pamiętam, co to jest. To jest coś z biurokracji? Jakiś West Coast? Albo jakaś IPA? Mógłby być. No tak, na pewno nie lager. Zdróweczko. I żegnamy się z wami, widzimy się w kolejnych materiałach, a wy wpadajcie na kanał Michaela, gdzie on bardzo mądrze opowiada, bardzo robi ładne ujęcia po Facebooku. Dziękuję. Mimo czasem niechęci albo innych rzeczy, kadry są bardzo ładne, live'y są bardzo ciekawe, a momentami nawet się pojawia ta piękniejsza część Kielobrodego. Pani Kapitan. Pani tak Kapitan, jest, tak pozdrawiamy. Jest. Pozdrawiamy, dzięki i Jasia też tam. Łapki w górę. A ja pozdrawiam operatora, który wytrzymuje dzisiaj ze mną tyle, że... Operator mistrz świata. Tak. Buziaki.